been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a... Hej, hej, witam serdecznie. Z tej strony Mario, zapraszam do gadania pierwszego odcineczka z Shadow of the Tomb Raider. I tutaj będzie dopiero zabawy, nie? Kontynuujemy moją tutaj przygodę z Tomb Raiderem, czyli kolejną wersję. Odpalamy sobie nową grę, gdyż ja robiłem sobie tutaj drobne ustawienia, więc lecimy sobie rytuał przejścia, takie w sumie poziom walki, to wszystko tutaj normalny, kontynuuj i lecimy z tematem. Lecimy, mam nadzieję, że będzie zajebista zabawa. Bo tutaj jednak Tomb Raider, no to ma swoje, nie? Ta, dobra. Ale mogę to przyspieszyć, czy nie? Witaj w Shadow of the Tomb Raider. No i to mi się podoba. Mike Sherlock? Nawet nie wiedziałem, że ktoś tu takiego było. No dobra. Zobaczmy, co tu mamy na starcie. A na pewno będzie coś ciekawego. Gramy oczywiście z polskim dubbingiem. Gruba akcja na początek. Jak to w Tomb Raiderze. Już mi się to podoba. Dwa dni wcześniej. O! Jesteś? Ty się to śni? Czy o co chodzi? Zobaczmy. O! Ależ przepiękna grafika. Utknęłaś. Johna, jestem tu. Tylko trochę utknęłam. Skała przygniotła mi nogę. Sprowadzę pomoc. Nie, depczę trójcy po piętach. Nie chcę zwracać na siebie uwagi. Już tam idę. To mi dłoń nie zajmie. No, ciekawe. Dobra, pierwsze mechaniki. Ja pewnie będę musiał sobie... Oj! Przypisać jakieś przyciski gdzieś odpowiednio na myszkę. Ale to się później zobaczy. Na razie próbujemy się wydostać. O Jezu. No idziemy.
Idziemy pomału. Ja pierdo. Pięknie, pięknie. Co nie robi RTX? Ray tracing tutaj w tych grach to jest coś pięknego. O! No, czekam. No tak, plasterek na nogę. O. Idziemy dalej, tak? Trójca. Co my to mamy? Jakaś jaskinia, w każdym razie. I co, lecimy, nie? Johna, wydostałam się. Uważaj, po drodze jest pełno pułapek. Okej. Okay. Trójca się jeszcze nie wycofała. Czegoś tam pilnuje. 6 tygodni i nadal nie wiemy, kto dowodzi lokalną komórką Trójcy. Rozmawiałam z ludźmi w mieście. Oczekują wizyty ważnego gościa podczas Diady Muertos. Aha. Nazywa się Dominguez. Trzeba mu się przyjrzeć. Jak to teraz zrobić? Oj, oj, oj. Jak ona łazi? A dobra, ma na kolce na nogach. Ale tak cały czas masz kolce, ty, dziewczyno. Oj, no łaź. Ona zawsze była twarda, sztuka, nie? O. Masakra. To jest masakra. Johna, udało mi się. Jestem w drodze. Już prawie. Wybacz, że nie poczekałam. Uważaj. Ojo. A to? Co to jest? Z pewnością coś ważnego, nie? Ale to przepięknie wygląda. Piękne. O, o. No i super, oni już to byli. Kurde. Czy ktoś tu był, ale... Czy trójca? A trójca Lara. Wszystkiego nie niszczy? Wiecie jak jest. Rary, popatrz na to miejsce. Warto było prowadzić badania. Znamy zamiary trójcy. Tak, naprawdę nie chcieli, żebyśmy tu weszli. Dobrze, że były notatki ojca. Widziałem, jak zawalił się na ciebie tunel. Mam rzucić okiem na rany? Nie, nic mi nie jest. Zawsze twarda. Co to jest? To konstelacje. Ta inskrypcja to jakaś zagadka. Różowa ryba. Różowa ryba? I góra ze srebrną koroną. Ale co dalej? Jest tu jakaś data. Ale coś tutaj nie gra. Wygląda, że ktoś się uszkodził. Może celowo. Trójca dokonała sabotażu? Przeważnie wszystko niszczą. Nie, te uszkodzenia są starsze. Ale kto miałby przy tym grzebać? Mhm. Brawo. Lara. Musimy się stąd wydostać. Lara! Nie, muszę to mieć. No dawaj! O! O, ja. Ruchy, ruchy! Szybciej! To było blisko. Dawaj, 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 dawaj.
Kurwa, ledwo się wydostała. Gdybyś mnie nie wyciągnął, wciąż bym robiła zdjęcia. Wciąż byś tam była, ale nic byś nie robiła. Johna. To fakt. Hej, chcesz się odświeżyć? Przegrupujemy się w kawiarni. Doktor Dominguez ma tam być w nocy. Brzmi nieźle. Spróbuję to rozwiązać. Sprawdzę, czy ta data ma jakiś związek. Dobra. Różowa ryba, góry ze srebrną koroną. Sprawdzę to. Podobno ale ładny widok. Mają w tym barze naprawdę dobre żarcie. Znam kucharza. Tylko o jedzeniu. Nie jestem specjalnie głodna. Co? Po czymś takim? Ubieram z głodu. Mógłbym zjeść wieloryba. No ta zawsze był żartobliwy. Ale fajnie, że... Mam nadzieję, że nie będzie tutaj praw autorskich jakichś. Tam jest. Aha. Mamy coś nowego o Dominguezie? Niewiele. Nadzoruje tu wykopaliska Trójcy. Ojciec wspominał go w swoim dzienniku. I to nie raz. Jest ekspertem od ruin przedkolonialnych. Mówią, że to równy gość. Pomaga miasteczku. Aha. Jak tam noga? Johna, popatrz. To zagadka. To opis drogi. By znaleźć miasto, idź wybrzeżem na południe, póki nie trafisz na różową rybę. Znalazłem coś, co pasuje. To różowe delfiny. Żyją tylko w Amazonce. Okej, okay. Mamy coś. Następnie idź za sercem węża aż do góry ze srebrną koroną. A popatrz na to. To jest konstelacja Hydry, czyli węża. Ta gwiazda jest jej sercem. Wyznacza południowy zachód. Czyli co? Południowy zachód od Amazonki? Brazylia? Peru. Peru? No dobra. To ta data z ruin. Widzisz? Tu widać uszkodzenia. Ta liczba wygląda jak majańska trzynastka. Ale jeśli to naprawdę jest ósemka, uwzględniając precesję, to... Co? Precesję. Ziemia jest nachylona, więc wraz z upływem czasu gwiazdy pojawiają się na horyzoncie w zupełnie innym miejscu. Rozumiem. W majańskim kalendarzu to 2000 lat różnicy. Wtedy serce węża wskazywało dokładnie na zachód. Więc to dlatego jest w Peru, a nie w Brazylii. Trójca poszukuje w złym miejscu. Dokładnie. Musimy poszukać góry ze srebrną koroną w Peru. Jest tego więcej, coś o jakimś kluczu. Aha. Czego poszukuje Trójca w ukrytym mieście? Doktorze, znaleźliśmy ją. Tak? Gdzie jest? Zresztą słyszałaś. Sprawdźmy, gdzie pójdzie. To co, idziemy za nim? Będziemy rzucać się w oczy. Spróbujmy się wtopić. No dobra, może ich ktoś nie rozpoznać, no? Ludzie Trójcy są uzbrojeni. Ponoć są i posiłki. Nie przeszkodzę im. Nie chcę powtórki z ostatniej komórki, którą zdjęliśmy. Aż se podkreśl tyle. Fajne. Dobra. Idźmy zobaczyć, co tutaj. Co wy chcecie mnie tutaj pokazać teraz? Wiedzą, że byliśmy w drugim miejscu. Czyli nici z Wolnej Nocki. Gdzie zniknął Dominguez? Nie może być daleko. Musi być gdzieś na dziedzińcu. Tak. Rozejrzyjmy się. Ktoś musi coś wiedzieć. Hej, sami, jak jest? Dobra, mamy tabula. Aha, okej. Okay. O, ja pierdziu, dobra. Spora mapka, jak na razie. Tutaj mamy cel, nasz główny. Dziękuję, Johna. Czy widzę, mogę z kimś pogadać? Gdzie on się podział? Nie przestawajmy szukać. Uwierzysz? Przyłapali go na piciu z ofrendy. O, Jan. Jestem pewna, że jako dziecko była równie kłopotliwa. Nie trzeba go karać. Tequila to załatwi. Wypił wystarczająco dużo. Z pewnością. Dobra. Widzę, że mamy... Tego jedzenia zaczyna burczeć mi w brzuchu. Powinnaś była coś zjeść. Byłam zbyt podekscytowana. Jak zwykle. Dobra, ja sobie oczywiście tutaj w miarę możliwości będę wszystkiego przeszukiwał. Tak się mówi.
No es mi caso. Tuve una juventud rebelde. Okej. Dobrze, kiedy o niej nie myślę. Są tutaj jakieś zasoby. Nie widzę, no. Nie przestawajmy szukać. Kogo ja tutaj mogę jeszcze wypytać? Poruszać się szybciej niestety też nie mogę. Co mnie trochę denerwuje. Widzisz go? Nie, nie przestawajmy szukać. No na pewno nie rzucamy się w oczy. Chodząc tutaj razem. Muzyczka leci. Nie, para mi papa. Może mogłabym zapalić jedno dla swojej matki. Mm. Właściwie to nie lubię tłoku. I dla ojca. Nie, tu mi dobrze. Okej. Okay. Johna, jest przy bramie. Widzę go. No i co? Mam się jeszcze zbliżyć? Posłuchaj, pilnuj, żeby mnie nikt nie śledził. Mogę pokonać tę ścianę inaczej. Zajmę się tymi kolesiami. Czołem, panowie, jak leci? Dobrze. Nie wolno ci iść dalej. Podobno trwa jakaś szalona fiesta z laskami, które mają na twarzach wymalowane czachy. Wiecie coś o tym? To nie dla turystów. Maria mnie zaprosiła, znacie ją? To moja kuzynka. Moja abuela się urodziła, panie świecie mi duszą. Chciałem złożyć jej ofiarę, czy to tam się u was robi z tymi kocami. Dobra, wiecie co? Chyba jesteście zajęci. Nie będę wam dłużej przeszkadzał. Róbcie swoje. Dziękuję za służbę. Bezpieczeństwo. Nara. Okej. Okay. To co, idziemy dalej Johna, za nim? Jestem w środku. Dobrze. Przy bramie nie było wcześniej tych strażników. Dominguez musi coś podejrzewać. Okej. Okay. Przepraszam. Dobra, jest tutaj po lewej, widzę go. Będę szedł chyba po prostu za nim. Za dużo to się tutaj nie będziemy rozpatrywać na boki. Tak jest. Nawet po tej kompromitacji w Brazylii nikt w organizacji nie kwestionuje pańskiego przywództwa. Zaszliśmy za daleko, żeby odpuścić. Tak jest. Są gotowi na wszystko. Okej. Okay. Pardon. Dobra, on poszedł tam, no ja sobie Johna, tutaj to zbiorę. Dominguez nie dowodzi tylko tą komórką. Chyba dowodzi całą trójcą. Musimy uważać. Że co? To cały, kurde, ten? Tak, tak, słyszałam. Będzie całym bossem? Aż tak? No nie może być, że to będzie, nie wiem, no, koniec Lary Croft, bo... Disculpe, señorita. Moja wina. Dobra, idziemy na nim dalej. Ale naprawdę ładnie, ładnie to miasteczko wygląda. Dobra. Stajmy tu na chwilę. Nie wiem, czy to coś da. Czy muszę się zbliżyć na tyle. Ktoś odpalił pułapkę przy pierwszym wykopalisku. Pewnie Croft. Czekaj. Co jest? Chcę mieć potwierdzenie, dowódco. Koniec zgadywania. Okej. Okay. Dopilnuję, żeby potwierdzili to wzrokowo. Johna, mogli mnie zauważyć. Spróbuję boczną uliczką. Na pewno cię zauważył. Okej. Okay. Doktorze, tylu to pańskich ludzi. Nigdy nie można być zbyt ostrożnym. Jesteś bardzo łaskawa. Dziękuję. Powinniśmy iść. Gdybyście wiedzieli, że to jest dowódca takiej organizacji, to byście mu tak nie dziękowali. Dominguez chce potwierdzenia, że Croft tu jest. Masz zdjęcie. Kobieta, rasa biała, po dwudziestce.
Dotarło. Dobrze. Więc? Znajdą ją. Dobrze. Nie chcę, żeby ktokolwiek tam wchodził. Niech mnie nie znajdzie. Przynajmniej na razie. Mam nadzieję. I co? Dobra, mogę iść dalej? Siema, byku. Ej, wynoś się z mojego biura. Przepraszam. Tylko zamknij za sobą drzwi. W porządku. Lo siento. Nic się nie stało. Biegnij, baw się. To, co znaleźliśmy, nie przypomina niczego, co byśmy znali. Ciekawe. Do kolejnej fazy naszego planu. Jeżeli to jest to, będziemy gotowi. Co oni, kurwa, znaleźli? To jest ciekawe, nie? Dobra, standardowe widzę ruchy. Oj. Johna, weszli na teren wykopalisk. Jest ogrodzony, a przy bramie stoi strażnik. Znajdę inną drogę do środka. Znalazłem nowe miejsce. Będę obserwował okolice. Okej. Okay. W cieniu wykopalisk, tak? Tam coś mam, no ja bym sobie to zebrał z chęcią. Okej, okay. To mnie tu nie widzi, na szczęście. Widzę, że tu mogę wleźć. Aha, dobra. Coś tu jest. Więcej tu nie widzę. Okej, okay, dwa razy spacja. No, dziecza się na... Znaczy... Ja pamiętam ze starych tutaj Tomb Raiderów. Podstawowe tutaj zasady, jak się grało. Co my tu mamy? Mamy nasz łuk, oczywiście. Tych musi być tego więcej. Łuk i nóż. No to musi nam wystarczyć. Wewnątrz jakiejś jaskini. Okej. Okay. Zabierzcie go w ruiny. To powinno wystarczyć, żeby nikt nic nie usłyszał. Nie, proszę. Ja mogę się tutaj jakoś... Twoja wina. Mogę się jakoś skradać? Ej, nie to chciałem. Dobra, ona sama się skrada automatycznie. Załóż to już, mamy jak najszybciej wracać. Dobra. Ole. Jestem urzędnikiem państwowym. Mam prawo tu przebywać. Wystarczy. Panie archeologu prowadzący, pański kontrakt został rozwiązany. Dobrze, nie. Mam pieniądze. Mogę wam... Ale headshotik. Nie skrzywdzę cię. Pracujesz dla Trójcy. Co odnaleźli? Od wielu lat szukali tego wejścia do świątyni. Dzisiaj znaleźli. Muszę ostrzec siostrę. Jest już w drodze. O. Nieciekawie. Johna, Trójca właśnie próbowała zabić lokalnego archeologa. O Boże. Muszę dowiedzieć się, czego szukają. Ja mogę go przeszukać. Tak jest. Rurt, wszystkie oddziały, przygotować się do operacji Zmrok. Aha. Powinnam rzucić okiem na te ruiny. Dobra, no coś tu mamy, jakieś tutaj pierdółki do przeszukania oczywiście. Tu już coś widziałem, też się świeciło, o. Dobra, ja mam broni tyle? Tu nawet nie wiedziałem, że mam tyle broni, czekajcie. Okej, okay. 1, 2, 3, 4. Nie, no ja sobie wezmę oczywiście tutaj. Powinnam sprawdzić te ruiny. Łuczek, bo jest... Surowce, o! Dobra, czyli surowce będą potrzebne do wytwarzania jakichś pierdół. Dobra. Surowce, coś takiego, to ja sobie będę starał się, wiecie, ogarniać poza odcinkiem. Znam tę sylwetkę.
Ishel, bogini pełni księżyca. O, a to Shakshel, księżyc w Nowiu. Jest tu jakiś napis. Shakshel, klucz znajduje się poza zasięgiem jej wzroku. Klucz? To tutaj. Czacha. Wejście musi być tam na dole. Muszę pójść na dół. Ty, na dół. Odbierz tutaj najpierw. Jak my tu wyglądamy czasowo? No dobra. Teraz co? Okej. Okay. Dobra, żebym nie, wiecie, nie pomylił. Dobra, to powinno zadziałać. Okej. Okay. Czyli tak sobie schodzimy na dół. Tyk. Ojojojoj. Nic tu więcej nie ma. Pomału, pomału. Nie byłem pewien, czy mam się chwycić. Żeby teren został jak najszybciej zabezpieczony. Kiedy przyjedzie doktor Dominguez, wchodzimy wszyscy razem. Okej, okay. No to wolałem się jednak chwycić. Jako tako. Oj, wysoko. Było blisko. Dobra, czyli co tu? Dobra. Nie, no to ogólnie spinaczki i tak dalej, no to takie standardowe. Jak to w Tomb Raiderach bywało. Wszystkie jednostki, pełna gotowość. Doktor Dominguez idzie na dół. O. Muszę się śpieszyć. Dobra. Idziemy. Byk. I co teraz? Czy ja mogę się huśtać? Oczywiście, że tak. Poradzę sobie. Jo. Dobra. Ale mam stresa, powiem wam, że wiecie. Posąg patrzy na tę jaskinię. Ale zajebiście to wygląda, nie? Dobra, czy ja muszę, widzę, zejść na dół? Hiho. Dobra, się trochę rozbujać. A, dobra, muszę trzymać ten jednak przycisk. Hiho. Nie wierzę. Nie wierzę. Oczywiście. No dobra. No jestem tutaj, no to niedaleko. Doktor Dominguez idzie na dół. Cholera, muszę się śpieszyć. Wiem, co mam robić mniej więcej, tylko kurde. Wiecie, no nie wiem, czy... Ja dosyć tutaj mocno. Dosyć mocno wykorzystuję tutaj. Poradzę sobie. Tak. To się ogólnie pokazuje, kiedy mogę skoczyć. Dobra. Posąg patrzy na tę jaskinię. Czyli co, muszę zejść tak. Maksymalnie na dół. Jo. Jolo. No co jest do cholery? Dobra, ja tam wskoczę i się widzimy za chwilę. Dobra, jesteśmy. Jesteśmy, udało się jakoś tutaj wejść. To i tutaj. Dobra, i co, lecimy, nie? Lecimy, zobaczyć co tam Joe, dalej. Wchodzę do jaskini, możemy stracić łączność. Przyjąłem, będę miał tu oko na trójce. Ciekawe niby jak, oni wchodzą gdzieś do środka. Dobra, jest tutaj... Dosyć... Jaskinia wygląda, jakby większość czasu stała w niej woda. No właśnie. Dosyć mokro, ale tak powiem. Ile tutaj czaszek. Dobra, widzę, że jest tu coś.
specjalnego. To właśnie. A wyżłobienia na tym majańskim monolicie są zbyt wytarte, żeby można było coś odczytać. No ale dobra, teraz co? Dobra, Linka strzała z liną. Oczywiście. O, tu biedaku. Nie miałeś szczęścia, co? Ej. O właśnie, to jest jedno z takich drobnych wyzwań. Głos ciemności. Trzeba odnaleźć takich 5 po drodze. A co jest najgorsze, to w tej misji, aj, z tego co wiem, to nie można powtórzyć tego ala prologu, czy jak to by tutaj nazwać. Co to za miejsce? Trzeba się tutaj dobrze skupić i odnaleźć wszystkie te, o, punkcik jakiś dostałem. Skupić i odnaleźć to wszystko. To nie wiedziałem, że takie zbliżenie mam. Ja pierdziłaj, to jest już w ogóle zajebiste. Czy tam coś jest? O, jest. O, właśnie. Tyk. I mamy 2. No i chyba tutaj więcej nie, raczej nie będzie. Ale dobra. Co, lecimy dalej. Szukamy. Szukamy skarbów. Jak to w Tomb Raiderze, pewnie kurde gdzieś tutaj poukrywane w jakichś drobnych pokoikach i tak dalej. Tam coś jest. Gdzie ja mam iść? Bo widzę, że mogę iść tam, ale mogę iść i tutaj. Prawdopodobnie będę musiał wejść pod wodę. Tak, najprawdopodobniej tak to właśnie będzie. Ja mogę się tu spiąć? Ej, mogę. No super. A jest tu coś? Halo. Znajdźki. Może żadnych znajdziek? Cholery, nic nie widać. O! No już myślałem, że nie przeskoczę. Nie. To? Nie. Wiecie. Kurde. Dobra, tam coś mamy. Ewidentnie. Tam jest jakiś skarb. Okej, okay. Grzybki, zbieramy grzybki, jak na razie. Jest dosyć dużo ilości grzybków. Noża wzmocnionego, okej. Okay. O. I mamy, co my tu mamy? Ten prekolumbijski ceramiczny słoik przedstawia 2 bogów w trakcie rozmowy. Nie mogę rozszyfrować glifów znajdujących się między nimi. Pachnie jakoś grzybowo. Zupa grzybowa pewno. No ale fajnie, fajnie. Fajnie, lubię, że właśnie jeśli chodzi o Tomb Raidery, te znajdźki, to wszystko. Bo tego jest tutaj zawsze. Dobra, pójdźmy tu. Teraz co? Jak to się pływa? Otwiera? Nie. Dobra. Ej, spacja, wynurz się. Dobra, no nie jest to łatwe. Operowanie tutaj naszą larą. Szczerze mówiąc. Dobra, to jest jakiś... jakaś roślinka, z chęcią ją tutaj zgarnę.
to. Dobra, ja chyba się jednak wynurzę. Nie wiem, na ile mam tutaj powietrza. O, właśnie. Czyli, jak dobrze widzę, nie ma dużo powietrza. Nasza kochana Lara. To dobra, płyniemy. Płyniemy, musimy się, widzę, przedostać tutaj. O! Jebana, aż mi ciarki przeszły. Się kurde gdzieś przedostać. To gdzie? O! Dobra. Gdzie teraz? Płyniemy dalej. Dawaj, Lara, dawaj. Ej, co jest? Ty. Na górę. Płyń. Oj. Mam nadzieję, że mi starczy powietrza. Jeszcze kamień mi spadł na łeb, no. Zajebiście. Ale te idealnie ułożone włosy zawsze u Lary. Dawaj, Lara, dawaj. Okej. Świątynię, której szuka Dominguez. Dobra, nie mam tutaj sprzętu. Ale przynajmniej odpaliła mi latarkę. O! Pyk. Do tego rodzaju, wiecie, tych znajdziek i tak dalej, to ja sobie będę robił poza odcinkiem. A tymczasem ja wam będę dziękował za uwagę. Zapraszam do oglądania kolejnego odcineczka, który już niebawem. Na razie, trzymajcie się, cześć!